Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 120 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i powiecie na bieżąco relacjonującą wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. ABS Optyk. Świętuj z nami 70-lecie firmy i odbierz bon na kwotę 700 zł na okulary progresywne. Czas promocji od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 roku. Znajdujemy się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 33A. Szczegóły w salonie. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Agro Hurt Targowa 12 zaprasza na rodzinne warsztaty ogrodnicze już w najbliższą sobotę 16 czerwca w godzinach 10-15. W programie porady ogrodnicze, wspólne sadzenie kwiatów letnich i ziół, a także zabawy dla dzieci. Warsztaty poprowadzi autor książek i poradników ogrodniczych Witold Czuksanow, autor programu telewizyjnego Rok w Ogrodzie. Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych warsztatów. Sobota, 16 czerwca, Centrum Ogrodnicze Agrohurt, Targowa 12. Jest środa, 13 czerwca, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w programie powiemy m.in. o pierwszej takiej w Polsce innowacyjnej klasie, która zostanie od września otwarta w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Otrzymaliśmy w dniu 5 czerwca zgodę ministra edukacji jako jedyna klasa w Polsce na kształcenie takiego kierunku. Oraz czy mieszkańcy Zgierza doczekają się w końcu remontu skrzyżowania Gałczyńskiego-Parzęczewska. No, ta inwestycja nie jest aż tak duża, żebyśmy w tym roku nie skończyli. W związku z tym jak najbardziej, gdy tylko się uda do końca wyłonić wykonawcę, no to myślę, że ten okres wakacyjny będzie utrzymany.
W Zgierzu będą się uczyć zawodu przyszłości. Zespół szkół imienia Jana Pawła II otrzymał od Ministerstwa Edukacji pozytywną decyzję na prowadzenie kształcenia w zawodzie technik elektromobilności. Młodzi Zgierzanie, którzy zdecydują się na naukę w tym zakresie, zajmować się będą m.in. obsługą pojazdów elektrycznych. Nabór do pierwszej tego typu klasy w Polsce już trwa. Kilka miesięcy temu w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II podpisano list intencyjny pomiędzy Ursusem Bus a szkołą. 5 czerwca po złożeniu stosownych dokumentów placówka dostała od Ministerstwa Edukacji zielone światło na uruchomienie nowego kierunku. Technik elektromobilności to przede wszystkim nieograniczone możliwości. Po pierwsze przygotowuje do nowego zawodu, jakim jest obsługa samochodów elektrycznych, obsługa stacji ładowawczych, projektowanie stacji ładowawczych, zarządzanie energią w stacjach ładowawczych, ale również, ponieważ jest to kierunek, który łączy ze sobą elektryka i informatyka, to przygotowuje do zawodów, które jeszcze dzisiaj nie nazywamy, ale za chwilę się mogą pojawić na rynku. W szkole powstanie pracownia, którą wyposaży firma zajmująca się produkcją wszystkich podzespołów do autobusów elektrycznych. Nauczyciele są przekonani, że taka klasa stworzy młodym ludziom szansę na zdobycie bardzo przyszłościowego zawodu i dobrej pracy. To jest kierunek, którego jeszcze w Polsce nie ma. Jest to też odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Nowy kierunek, podpisanie umowy partnerskiej z firmą Ursus Bus, gdzie zapotrzebowanie na samochody elektryczne nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie jest bardzo duże i my stawiamy na innowacyjność, na rozwój. Dzięki firmom partnerskim uczniowie będą mogli od razu odbywać praktykę. Szkoła już niedługo również będzie posiadała pierwszą w Zgierzu stację ładowania samochodów elektrycznych. Rekrutacja na kierunek elektromobilności już ruszyła. Nasza klasa już jest w naborze elektronicznym, czekamy do 21 na logowanie, już są pierwsze osoby, pierwsza dziesiątka zalogowanych, możemy co najwyżej przyjąć do tej klasy 30 osób. Do roku 2025 ma na polskich drogach jeździć nawet 1 000 000 aut o napędzie elektrycznym. Rozwój tej gałęzi przemysłu będzie wymagał odpowiedniej kadry. Niepodległa to program koordynowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego głównym założeniem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach programu dofinansowane zostały projekty związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z nich był konkurs plastyczny Polska za 100 lat widziana oczami dziecka. Program Niepodległa określa wartości, które mają wyróżniać polską tożsamość, a są nimi wolność, poszanowanie godności, praw człowieka oraz solidarność. Projekty wspierane przez Niepodległą to m.in. konferencje naukowe, koncerty, imprezy sportowe, wystawy i konkursy, jak ten, którego rozstrzygnięcie miało miejsce wczoraj w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej. Przede wszystkim chciałyśmy zaproponować dzieciom, żeby wykazały swoje talenty plastyczne w różnych formach, ponieważ była tutaj dowolność. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz dla najstarszych grup przedszkolnych. Celem przedsięwzięcia było m.in. rozwijanie pasji historycznych. Polska za 100 lat widziana oczami dziecka i rzeczywiście jest dość zaskakująca i dość troszkę taka futurystyczna wizja naszej Polski, ale cieszymy się, że ten patriotyzm w dzieciach też się ujawnił. Zamiast ludzi to będą roboty, a też budynki będą bardziej budowle takie z kosmosu, coś takiego. A tu widzę, że sygnalizator taki przyjazny będzie do nas machać, czy to już jest fotoradar też? Że jak jest czerwone światło, to że ktoś nie będzie widział, to tak pokazuje, że 100. No i jeszcze będą tak z kosmosu ufolutki przylatować. Rozumiem. Góry, aha. Jeszcze jest tam morze, tutaj. Tutaj morze, a to żółte? To plaża. To plaża. Tutaj dziewczynka się kąpie. Tutaj chłopiec z dziewczynką, tutaj chłopiec sobie zjeżdża z gór, a tutaj jest domek, a tutaj blok. Organizatorem konkursu była filia numer 3 i filia numer 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na konkurs wpłynęły 33 prace, stąd jury miało nie lada problem z wyłonieniem laureatów.
W opłakanym stanie znajduje się skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego i Parzęczewskiej w Zgierzu. Od lat mówi się o remoncie tego terenu, ale jak na razie nic z tego nie wynikało. Władze powiatu, które są zarządcą skrzyżowania, zabezpieczyły w tym roku środki finansowe na ten cel i w te wakacje w końcu rozpocznie się długo wyczekiwana przebudowa. Chcę się powiedzieć nareszcie. Zły stan nawierzchni sygnalizowali zarówno mieszkańcy, jak i radni. Na sesjach Rady Powiatu wielokrotnie debatowano na temat tego skrzyżowania. Stan nawierzchni jest tragiczny. Obraz, jaki się przedstawia, to wysłużona już sygnalizacja świetlna, mało widoczne przejścia dla pieszych oraz wystające płyty chodnikowe. Mieszkańcy nie mogą już doczekać się remontu. Tutaj naprawdę jest niebezpiecznie, głównie przy przechodzeniu przez tą jezdnię. Czas najwyższy. W ogóle Zgierz i zgierskie chodniki dla matek z dziećmi, rowerków, wózków i tak dalej. No to jest koszmar jakiś. Naprawdę wybój na wyboju i można naprawdę atrakcję dostarczyć maluchowi. Ścieżki by się przydały tam. Żeby były połączone tam. Tak, bo tak to ludzie się mówią, tu nie ma ścieżki, gdzie pan jedzie? Pierwszy przetarg na remont tego terenu nie doszedł do skutku ze względu na brak zainteresowania ze strony wykonawców. W tym momencie trwa kolejny przetarg. Generalnie to jest przebudowa świateł, bo to jest podstawowa rzecz. To jest oczywiście nowa nawierzchnia. To są chodniki, tam z kawałkiem również i ścieżki rowerowej. Także generalnie rzecz biorąc, no będzie to skrzyżowanie już normalne, bo w tej chwili to powiedzmy ono jest trochę tak jak za króla świeczka. Powiat na modernizację skrzyżowania zabezpieczył 1 645 000 zł. Starosta ma nadzieję, że uda się rozpocząć pracę w okresie wakacyjnym. Miejmy nadzieję, że tak będzie jak obiecał. Będziemy się wtedy cieszyć. Na początku maja, o czym informowaliśmy na naszej antenie, zmarła wieloletnia prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bożenna Piotrowicz. Organizacja nie mogła pozostać bez szefa, więc wybrano nowego. Funkcję tę objął doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i prywatnie syn zmarłej prezes, Radosław Piotrowicz. O plany na najbliższą przyszłość pytaliśmy z naszą kamerą. Doktor nauk humanistycznych, specjalizujący się w pedagogice osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także terapeuta wczesnej interwencji, Radosław Piotrowicz, wraz z początkiem maja objął funkcję przewodniczącego zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. Przede wszystkim czuję się bardzo zaszczycony, z drugiej strony bardzo odpowiedzialnie rolę. Jest to związane m.in. z tym, że przejąłem pałeczkę po przewodniczącej pani Bożenie Piotrowicz, prywatnej mamie. Rzeczy, które są do wykonania, zostawiła w zasadzie cały plan działania, który przez 35 lat był tworzony. Przede wszystkim budowa i kontynuacja systemu wsparcia od małego dziecka do dorosłości, do starości. Ten system udało się zbudować w Zgierzu na przestrzeni 35 lat, bo mamy ośrodek wczesnej interwencji, mamy to, co miasto realizuje, czyli przedszkole specjalne, przedszkole integracyjne, mamy ośrodek szkolno-wychowawczy, który jest realizowany na poziomie powiatu miasta. Natomiast po zamknięciu tego systemu edukacyjnego, czyli to, co jest gwarantowane ze strony państwa, powstawały placówki dla osób dorosłych, a więc kontynuacja tej rehabilitacji społeczno-zawodowej dla tych, którzy skończyli edukację. W związku z tym warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, ośrodek rehabilitacyjny, zespół rehabilitacyjny dla osób dorosłych z głęboką niepełnosprawnością, złożoną niepełnosprawnością. Jak podkreśla nowy przewodniczący, żadnych rewolucji w stowarzyszeniu nie planuje. Natomiast kolejnym wyzwaniem, przed jakim stoi zarówno Radosław Piotrowicz, jak i cała kadra stowarzyszenia, jest stworzenie miejsca dla dorosłych i starszych osób niepełnosprawnych. Grupa, którą mamy, która zaczynała 35 lat temu, to jest grupa w ośrodku na Chełmach, to jest grupa 60 osób, tak? To jest 60 osób, to jest osób dorosłych, którzy mają 40 lat, których
których rodzice mają 60-70 lat. Mamy już osoby, które niestety ze względu na to, że tego systemu nie ma do końca i nie są gwarantowane państwowo, tak? Nie mamy jakby, jest to wszystko w ramach projektów, różnych projektów. Obecnie są prowadzone prace nad wdrożeniem tego, żeby weszło to w system, rozwiązania systemowe w Polsce. Natomiast mamy już osoby, które zostały sierotami, tak? I które no, ze względu na to, że nie było takiego miejsca, no znajdują się w domu pomocy społecznej, bo musi ktoś za nie wziąć. Więc rodzice tak naprawdę przez całe życie uciekały się od tego domu pomocy społecznej, tak? I zagwarantować to, żeby było właśnie środowisko, żeby mieli swoich przyjaciół, żeby mieli swoje miejsce, żeby mogli wyjść, bo to ten teren ma być otwarty. To było bardzo kluczowe, zawsze stawiane rola, że nie są to placówki, które gdzieś są na obrzeżach, które gdzieś są pozamykane, tak? Odizolowane. Te placówki mają być jakby w kręgu. Innym wyzwaniem jest stworzenie tak zwanej opieki wytchnieniowej. Dla tych właśnie osób dorosłych, rodziców, opiekunów, ale też dla rodziców małych dzieci, żeby mogli na przykład zostawić dziecko na 3-4 godziny z osobami i mogli pójść nawet na tą kawę, herbatę, mogli się spotkać ze znajomymi, mogli pójść na imieniny, mogli wyjechać na wycieczkę, tak? Bez osoby z niepełnosprawnością, żeby mieć czas jakby dla siebie. Więc na pewno jest to wyzwanie, natomiast nie jest to, jest to kontynuacja tego, co było i to jest jakby realizacja tego planu, który został nakreślony przez mamę. Natomiast co warto podkreślić, wczoraj nadszedł także oficjalny dzień inauguracji Cafe i Bistro Utkaczy. To miejsce na mapie Zgierza powstało dzięki zrealizowanym marzeniom i codziennemu zaangażowaniu świętej pamięci Bożenny Piotrowicz, wieloletniej przewodniczącej Psoni Koło w Zgierzu. Cafe i Bistro Utkaczy czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 19 i mieści się przy ulicy Rębowskiego 1. Coraz więcej polskich miast organizuje strefy kibica na piłkarskie Mistrzostwa Świata, które już jutro rozpoczną się w Rosji. Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że ze względu na koszty takiej strefy w stolicy powiatu zgierskiego nie będzie. Miejskim urzędnikom udało się jednak znaleźć partnera i fani futbolu będą mogli wspólnie kibicować polskiej reprezentacji w Parku Miejskim. 64 mecze, 1000 minut emocji, wspaniała atmosfera na trybunach. To wszystko startuje już wkrótce. 32 kraje rozpoczynają swoje zmagania na Mundialu. I właśnie 19 czerwca we wtorek, w dniu pierwszego meczu Polaków, zostanie otwarta dla mieszkańców największa strefa kibica w mieście. W Parku Miejskim, tam gdzie była ustawiona duża scena podczas Dni Zgierza. Po ciężkich przemyśleniach, można by rzec, w związku z faktami, wydarzeniami, które miały miejsce w naszym mieście, przy chociażby ofercie, jaka została dla Urzędu Miasta złożona przez jednego z organizatorów tego typu inicjatyw w terenie, podjąłem decyzję, że wejdziemy w realizację właśnie przy współpracy już wyłącznie z firmą zewnętrzną realizacji strefy kibica. To myślę jest fajna i ciekawa wiadomość dla wszystkich sympatyków zarówno naszej reprezentacji, ale przede wszystkim piłki nożnej. Będzie możliwość oglądania na żywo w strefie kibica na terenie Parku Miejskiego. Kibice będą mogli oglądać mecze na wielkim telebimie, wspólnie śledzić i dopingując biało-czerwonych i pozostałych uczestników piłkarskiego święta. Przed piłkarskim namiotem powstanie przestrzeń animacyjna, czyli codzienna zabawa nie tylko dla dzieci. Strefa pomieści 900 osób, będą dostępne też miejsca siedzące. Na pewno będziemy mieli profesjonalnego speakera, Wodzireja, który będzie zagrzewał fanów ze Zgierza do dopingu podczas meczu. No myślę, że atmosfera będzie na tyle gorąca, że nie trzeba będzie używać specjalnych takich, powiedziałbym, predyspozycji speakera, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście tak. Będą konkursy z nagrodami, będzie strefa dzieci, strefa animacji, będzie malowanie buziek, no to wszystko, co podczas meczów reprezentacji, gdzieś tam wokół tych meczów reprezentacji się zwykle odbywa, taki tradycyjny rytuał. Będzie oczywiście można coś zjeść, orzeźwić się zimnymi napojami. Będą jeszcze dodatkowe atrakcje, będzie spotkanie między innymi z autorem książki o samym prezesie Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewie Bońku. Będzie spotkanie z panem Jackiem Sarzało,
to były dziennikarz, który będzie prezentował swoją najnowszą publikację. W parku nie zabraknie również oferty gastronomicznej i oczywiście słodkości dla najmłodszych kibiców. Strefa kibica będzie tętnić życiem przez cały mundial. Wszystkie mecze reprezentacji, począwszy od przyszłego tygodnia, będziemy mogli wspólnie, mam nadzieję, śledzić, kibicować w przestrzeni parku miejskiego. Fajna zabawa, mam nadzieję, że to fajna też integracja. Dla tych wszystkich, którzy już powoli myślą o wakacjach, zaczynają ten sezon urlopowy, albo którzy nie chcą za ciszy gumowych oglądać meczów, a będą chcieli obejrzeć to ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, więc będą mogli to robić. Polacy na pewno zagrają 3 grupowe mecze, a ich rywalami będą Senegal we wtorek 19 czerwca o 17, Kolumbia niedziela 24 czerwca o 20 oraz Japonia czwartek 28 czerwca o 16. Przez najbliższe dni pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Opady deszczu i burze mogą towarzyszyć nam do piątku. Pogoda poprawi się dopiero w sobotę i zrobi się dużo goręcej. Najbliższa noc będzie jeszcze chłodna, z temperaturą minimalną do 13 stopni Celsjusza. Dzień natomiast zapowiada się ciepły. Słupki rtęci w cieniu pokażą do 24 kresek. Nie powinno też padać. W piątek z kolei synoptycy zapowiadają 26 stopni i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Spore zachmurzenie czeka nas w sobotę. W dzień temperatura dojdzie do maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie rośnie. Warunki biometeo będą raczej korzystne. W poniedziałkowych wydarzeniach pokazywaliśmy piknik osiedlowy na Kuraku. Tytułem uzupełnienia informacji winni jesteśmy dodać, że współorganizatorem wydarzenia poza Miejską Radą Osiedla była także Spółdzielcza Rada Osiedla Kurak. I jeszcze jeden komunikat. W związku z przebudową naszej strony internetowej w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostępem. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. To wszystko na dziś w wydarzeniach, a na kolejną porcję informacji lokalnych zapraszam oczywiście w piątek o stałej porze. Spokojnego wieczoru życzę. Do zobaczenia.
jesteśmy firmą, która w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia. Jest to nasze wielkie święto. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Firma działa od 1 czerwca 1948 roku. Nieprzerwanie jesteśmy najstarszym zakładem optycznym działającym na terenie województwa łódzkiego, jednym z najstarszych w Polsce. Od około 30 lat działamy również na terenie Zgierza. Staramy się włączać tutaj w życie społeczności lokalnej. Od wielu lat prowadzimy badania przesiewowe dzieci w ramach takiego programu Ratujmy Wzrok Dzieciom, którego byliśmy inicjatorem. I udało nam się zachęcić tutaj Urząd Miasta w Zgierzu do prowadzenia tych badań z, mamy nadzieję, jak najlepszym efektem dla dzieci i dla uczniów zgierskich. Tutaj mamy takie tradycje, ponieważ już dziadek mój, który był założycielem firmy, współpracował ze szpitalem dziecięcym imienia Korczaka, także staramy się to kontynuować. No tutaj mówimy o dzieciach, ale ten rok to też walka z prezbiopią. Co to jest za choroba? Prezbiopia w zasadzie nie jest chorobą, jest naturalnym procesem fizjologicznym związanym ze starzeniem oka. Polega na stopniowym pogarszaniu się widzenia z bliska. Jest to związane z tym, iż nasze oko przystosowane jest do patrzenia na odległość, wtedy pracuje bez wysiłku. Patrząc z bliska wykonuje pracę, mięśnie kurczą się, zmienia się kształt soczewki i wtedy możemy wyraźnie patrzeć z bliska, widzieć z bliska. Natomiast z wiekiem te mechanizmy stopniowo ulegają wyczerpaniu, stąd około 40 roku życia zaczynają się pojawiać pierwsze problemy z widzeniem z bliska, które stopniowo narastają. I co ważne, nie zawsze objawia się to od razu jako zamazanie widzenia. Często pojawiają się dolegliwości mniej specyficzne. Bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie oczu, zaczerwienienie. To są takie objawy, które już mogą nam nasunąć na myśl, że coś się dzieje, że może wymagamy tutaj jakichś badań okulistycznych, jakiejś formy korekcji. Przede wszystkim przeprowadzamy profesjonalne, pełne badania okulistyczne i zajmujemy się doborem korekcji okularowych, korekcji soczewkowej, bo tutaj chciałam też zaznaczyć, że korygować prezbiopię, czyli te problemy z bliżą, możemy nie tylko za pomocą okularów, ale również soczewek kontaktowych. Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że okulary progresywne muszą mieć koniecznie duże oprawy, natomiast to mija się tak naprawdę z prawdą, ponieważ w rzeczywistości personalizacja w doborze opraw okularowych i zaawansowane technologie powodują, że tak naprawdę do niemal każdej oprawy możemy zgodnie z wymaganiami pacjenta dobrać odpowiednią oprawę. Jeżeli Państwo okulary zostają wyposażone w soczewki progresywne, należy poprosić optyka o pomoc w dopasowaniu odpowiedniej oprawy do konstrukcji danej soczewki progresywnej. Biorąc pod uwagę fakt, że dolna część soczewki progresywnej ma strefę do bliży, każda z takich soczewek ma odpowiedni dobór wysokości, jeżeli chodzi o dopasowanie. Dlatego dzięki profesjonalnej obsłudze w salonie optycznym mamy pewność, że zostanie dobrze dopasowana oprawa wraz z konstrukcją soczewki progresywnej. Dzięki nowoczesnym technologiom najlepszym rozwiązaniem są soczewki progresywne, tak? W których mamy komfort widzenia do dali, bliżej, ale również do odległości pośrednich. Takie szkła progresywne jak Varilux to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie soczewek okularowych dostępnych na rynku. Okulary jednoogniskowe zapewniają wyraźne widzenie tylko na jedną odległość. Jeżeli mówimy o osobach bezpiopijnych, one mają problem z wyraźnym widzeniem w bliskich odległościach. Dlatego koniecznie wymagają jednej, dwóch bądź nawet trzech par okularów, jeżeli również korzystają z odległości pośrednich przy pracy przy komputerze. Dlatego szkła progresywne to idealne połączenie tych wszystkich okularów. Jedna para tutaj zapewnia widzenie na wszystkie odległości. Przejście między tymi strefami tak naprawdę na różne odległości jest płynne i fizjologiczne. Dlatego szkła progresywne zapewniają nam komfort przy użytkowaniu, estetyczny wygląd i brak ciągłej konieczności zmieniania okularów.
Konstrukcje aktualnie soczewek progresywnych mogą tutaj niwelować, jeżeli chodzi o krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm. Stosowane tego typu soczewki zaleca się już w początkowych fazach presbiopii. I co ważne, należy tutaj obalić również mit, że wady wzroku inne niż presbiopia ograniczają tutaj możliwości noszenia szkieł progresywnych. Ceny tych okularów progresywnych zaczynają się od kilkuset złotych, natomiast trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważne aspekty, jak wada refrakcji pacjenta, tak? Tutaj rodzaj wybranych szkieł, rodzaj konstrukcji, a także wybranej oprawy. Pamiętajmy jednak, że korzystając z okularów progresywnych, jedna para okularów zastępuje nam dwie, a nawet trzy pary, co po dokładnej kalkulacji zawsze rekompensuje poniesiony wydatek, patrząc w skali 2-3 lat. Dlatego serdecznie zapraszamy na 70-lecie salonu ABS, gdzie czeka na Państwa cała gama soczewek progresywnych Varilux w specjalnych cenach. Oprócz wieloletniego doświadczenia, jakie mamy, na pewno atutem naszej firmy jest kompleksowość usług, które świadczymy. Od badań lekarskich poprzez realizację okularów. Jako jedni z nielicznych zakładów w województwie mamy swój własny zakład optyczny. Nie działamy tak jak większość obecnych na rynku zakładów optycznych, które przyjmują pracę i wysyłają je dalej. My wszystko wykonujemy sami. Sami czuwamy nad wyborem opraw od producentów, dobieramy okulary i sami je potem wykonujemy, także w razie jakiejś wątpliwości, problemów zawsze służymy pacjentom dalszą pomocą i serwisem gwarancyjnym.